Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. To będzie odcinek o trochę innym początku niż zazwyczaj, bo nie będzie takiego krótkiego wstępu przed napisami, tylko najpierw muszę wam trochę wytłumaczyć. Kochani, jestem w Jerozolimie, jestem w miejscu bardzo niezwykłym. Prawdopodobnie to zdanie oczywiście usłyszycie milion razy w trakcie tych różnych vlogów, które tutaj do was nagrywam, ale jestem w miejscu naprawdę bardzo niezwykłym. Jestem w Bazylice Bożego Grobu, czyli w najświętszym chyba miejscu chrześcijaństwa, jakie istnieje. Mieszkam u Franciszkanów, zaraz wam o tym powiem dwa słowa więcej, ale to mieszkanie u Franciszkanów daje pewien przywilej. Otóż można wejść w miejsca, gdzie normalnie jako turysta, jako pielgrzym, nawet jako ksiądz nie mógłbym wejść, ale dzięki temu, że mam tutaj znajomego brata, który jest tu przeorem, w sensie gwardianem, bo to się u nich tak nazywa, mogłem tu wejść. I kochanie, stoję w tej chwili w miejscu bardzo, bardzo, bardzo cudownym, z którego można zobaczyć cudowności bazyliczne, jeśli tak mogę się wyrazić. Kochani, popatrzcie najpierw, pokażę wam, gdzie jesteśmy i co się tutaj dzieje. Otóż, moi drodzy, może tak od góry, bezpośrednio jadąc z góry na dół, znajdujemy się tuż nad grobem pańskim. Jak widzicie, ludzie tutaj stoją i czekają w kolejce, żeby wejść do grobu pańskiego i żeby tam się chwileczkę pomodlić. Oprowadzę was teraz tylko tak sekundkę o tym miejscu, gdzie jestem. To są, moi drodzy, takie arkady, które się znajdują właśnie na górze, wokół kopuły bazyliki one biegną. Ta część po tej stronie należy do braci franciszkanów, w sensie do tak zwanych łacinników. Już tłumaczę, w czym rzecz. Nie, źle poszliśmy. Najpierw pójdziemy tam, bo tam będzie fajniej. To najpierw wam pokażę tam. Otóż, moi drodzy, cała historia z bazyliką jest o tyle skomplikowana, że ten kościół należy do, no w sumie to sześciu, ale tak naprawdę do trzech denominacji chrześcijańskich. Mianowicie do katolików, czyli tak zwanych łacinników, do Greków, czyli do prawosławnych obrządku greckiego i do Ormian, czyli również prawosławnych, tylko innego obrządku. Są jeszcze trzy inne kościoły chrześcijańskie, które też mają pewne prawa do tej bazyliki i od kilkudziesięciu lat tutaj obowiązuje. Tutaj wszędzie są w ogóle remonty, więc tak pokazuję wam to trochę od kuchni. Obowiązuje, a tam będzie bardzo ładnie, a to może z drugiej strony. Obowiązuje tutaj taki status quo, jakby podział, co do kogo należy, kiedy kto się może modlić, w jakich godzinach i tak dalej. Właśnie ta część arkad należy do nas, w sensie do katolików, do łacinników, do braci franciszkanów. Tutaj w ogóle kiedyś w tym miejscu, dosłownie na tych krużgankach, bracia mieszkali. Dopiero od kilkudziesięciu lat mają tutaj zrobione pokoje i taki quasi-klasztor, gdzie mogą normalnie mieszkać. Wcześniej spali tu po prostu na podłodze przez wieki, przez kilkaset lat. Tutaj pójdziemy, bo tutaj, bardzo ładnie widać fragment głównej bazyliki. Tam są takie bardzo piękne mozaiki, jak widzicie, ale chodźmy jeszcze z drugiej strony. Kochani, dzięki temu, że znam tutaj brata Zacheusza, który jest gwardianem, to spędzę tutaj kilka dni, kilka nocy w bazylice, mogę mieszkać po prostu w grobie pańskim. O tym wszystkim będę oczywiście jeszcze potem odcinki. Na razie chciałem wam tylko pokazać po prostu tą niezwykłość, w której się znajduję. Za chwileczkę oczywiście wam tutaj coś opowiem, tylko najpierw chciałbym, żebyście po prostu popatrzyli na tą bazylikę z miejsca, z którego normalnie byście popatrzeć nie mogli, bo tutaj normalny człowiek nie bardzo może wejść. Przepraszam, że tak mówię, normalny człowiek. To tam będzie bardzo ładny widok, tylko pójdziemy jeszcze z drugiej strony. Tu są, widzicie, takie różne ustrojstwa, drabiny, nie drabiny, cudawianki, o chyba tu. O, widzicie, tu widzę tak na przestrzał bazylikę i tam są takie bardzo ładne słoneczne, świetlne odblaski. Tak to mniej więcej, moi kochani, wygląda. Więc mam nadzieję, że się cieszycie, że możecie to zobaczyć. Tam wszędzie są ludzie, którzy się modlą, którzy chcą wejść do grobu i którzy cieszą się, że tu są. I słusznie, bo tu się trzeba cieszyć, bo to jest najlepsze miejsce, no po prostu na świecie, jakie tylko może być. Dobra, wracamy tam do tego miejsca i zaraz wam tu spróbuję coś poopowiadać, tak sądzę. Już momencik, tylko sobie znajdę mój statyw. Dobra, jest mój statyw. To za momencik się widzimy.
Witam z powrotem, moi drodzy. Kochani, ta bazylika, chociaż nazywa się Bazyliką Grobu Bożego, tak naprawdę no jest bazyliką zmartwychwstania. Zresztą Grecy jej nazwę mają właśnie taką, Anastasis, czyli Chrystusa, który powstał z grobu. Ale mimo tego, że oczywiście to jest główna tajemnica tej bazyliki, to tutaj znajdują się wszystkie jakby najświętsze miejsca chrześcijaństwa związane z cierpieniem, z męką Pana Jezusa. Tutaj jest Kalwaria, jest miejsce, gdzie stał krzyż, no właśnie, jest miejsce, gdzie Chrystusa przybito do krzyża, umęczono, zabito i jest też oczywiście grób, gdzie go złożono po śmierci. I oczywiście, chociaż świętujemy tutaj przede wszystkim zmartwychwstanie, a ja wam o tym wszystkim to jeszcze oczywiście więcej opowiem w innych odcinkach, to jest to też jakoś miejsce no, ogromnej pamięci o męce Pana Jezusa. I kochani, o tym chciałbym, żeby ten dzisiejszy odcinek był. Ale chciałbym, żebyśmy się stąd przenieśli gdzieś. Dlatego, że jest taki moment męki Pana Jezusa, o którym myślę bardzo często zapominamy. Taki moment, który jakoś tam pojawia się oczywiście w Wielki Czwartek, po liturgii, w nocy, kiedy siedzimy w ciemnicy. Ale to jest miejsce dla mnie osobiście bardzo przenikliwego cierpienia Pana Jezusa. I tam najpierw się przeniesiemy, bo tam chciałbym wam trochę opowiedzieć, a potem wrócimy tutaj do bazyliki. Więc serdecznie zapraszam do miejsca, gdzie Pan Jezus spędził noc tuż przed swoją męką. Moi drodzy, to miejsce, które przed momentem oglądaliście, ten kościół, to jedno w ogóle z moich ulubionych miejsc w Jerozolimie. Wiem, mówię tak prawdopodobnie przy każdym miejscu, ale tak jakoś jest. Bardzo lubię się w tym kościele modlić, bardzo lubię w tym kościele siedzieć. Z jednego też prostego powodu, nie wszystkie grupy pielgrzymkowe tu przyjeżdżają, które są w Jerozolimie, więc jest dosyć spokojnie i często można posiedzieć w ciszy. Kochani, to jest miejsce, gdzie najprawdopodobniej był dom arcykapłana, gdzie Pan Jezus był trzymany przez noc. I to jest miejsce też, które tak tradycyjnie się przyjęło, jest jakby związane z zaparciem się świętego Piotra. Czyli z tym momentem, kiedy Piotr, no też widząc Pana Jezusa już po tym wszystkim, wyparł się trzy razy tego, że go zna. I to miejsce upamiętnia te dwie rzeczy. Jakby jednocześnie Piotra i jego zdradę, chociaż bardziej myślę, że miłość Pana Jezusa względem tej zdrady. I też to miejsce, gdzie Pan Jezus był przez noc trzymany, no właśnie, w trakcie sądu, aż do piątkowego poranka. Moi drodzy, to miejsce, tak jak wam wspomniałem już w bazylice, jest dla mnie takim miejscem cierpienia Pana Jezusa, które często pomijamy. Oczywiście wiem, że wspominamy to w Wielki Czwartek, w sensie po liturgii, zawsze kiedy w ciemnicy siedzimy z Panem Jezusem, ale jakoś mam wrażenie, że tak jesteśmy zawsze zazwyczaj przytłoczeni Wielkim Czwartkiem, w sensie Wieczerzą Pańską i potem Wielkim Piątkiem, że trochę ta noc czwartkowa, z czwartku na piątek jest taka tylko przejściowa, że bardzo wielu z nas tak naprawdę się wymyśla, co tam się stało. Tutaj ten dół, ta komora, ta, nie wiem jak to nazwać, ta cela, ta dziura, w której Pan Jezus siedział, to jest miejsce, w którym przyznam, bardzo lubię się modlić, w sensie myśląc sobie, co się działo w Jego sercu. I kochani, najkrócej można by sobie to powiedzieć, że tam się wydarzył koniec. Taki naprawdę koniec w Jego duszy, koniec w Jego sercu, koniec Jego nadziei, koniec Jego myśli i tak dalej. Tak po ludzku oczywiście. Moi drodzy, wiem, że oczywiście zazwyczaj, kiedy myślimy o cierpieniu Pana Jezusa, takim też wewnętrznym, to myślimy o Getsemani, czyli myślimy o ogrójcu. Ale tam jednak mimo wszystko Pan Jezus się jeszcze bardzo modlił o to, żeby to było wszystko inaczej, żeby Ojciec zabrał od Niego ten kielich. To jeszcze jest przed pojmaniem, że tak powiem, jeszcze jest w Nim prawdopodobnie jakaś taka, takie spodziewanie, a może to wszystko pójdzie jakoś inaczej. Z kolei Wielki Piątek, Pan Jezus, kiedy już był katowany i zabijany na śmierć,
no to wątpię, żeby już myślał o czymkolwiek, po prostu próbował przetrwać, cierpiąc i kochając to, co się jakoś tam wydarzało. Natomiast ta noc, to było kilka godzin, kiedy Jezus zostawiony wreszcie sam, siedział na dnie tej ciemnej nory i tak sobie myślę, że myślał, to jest koniec. To jest koniec mojej misji, to jest koniec moich marzeń, to jest koniec moich planów, to jest koniec tego wszystkiego, co jeszcze planowałem, żeby zrobić, to jest koniec moich uczniów, bo się rozbiegli, to jest koniec mojej wspólnoty, to jest koniec Kościoła, to jest koniec wszystkiego. Oczywiście ja wiem, że w nim w środku cały czas była więź z Ojcem. Gdzieś tam na samym dnie ciągle była nadzieja, Ojciec to wszystko doprowadzi do czegoś sensownego, to jasne. Ale tak po ludzku, a on zaznał wszystkiego, co ludzkie. Tam był taki moment, kiedy Panu Jezusowi skończyły się wszystkie nadzieje. Ja kiedyś zrobiłem sobie taką bardzo długą medytację, myśląc o tym, jakby jakie rzeczy Pan Jezus tam miał taką świadomość, że się skończyły. O jakich rzeczach myślał, że już więcej one się nie wydarzą. Może myślał, że już nigdy więcej nie zobaczy swojej mamy, bo nie wiedział, czy ją jeszcze zobaczy. Zobaczył ją, to prawda, ale nie wiedział tego, czy tak będzie, więc może myślał, już jej nigdy więcej nie zobaczę. Może myślał, już nigdy więcej nie zobaczę uczniów, bo przed momentem widział Piotra, który powiedział, nie znam Cię, więc spodziewał się, że może już nigdy więcej. Może nigdy więcej myślał, nie zobaczę Jerozolimy, jeszcze tylko jutro mnie tutaj umęczą i tyle. I oczywiście wiem, on wiedział, że zmartwychwstanie, wiedział. Wierzył, że Ojciec go wskrzesi, ale tak jako człowiek nie miał pojęcia pewnie do końca, co to znaczy, jak to będzie, którędy ta droga będzie prowadzić. Tam dla niego był po prostu koniec. I kochani, dla mnie to jest, przyznam szczerze, takie najbardziej dobitne cierpienie, jakie może człowieka spotkać, bo oczywiście, że są straszne cierpienia fizyczne, emocjonalne, psychiczne i tak dalej, jasne. Tylko one jednak zawsze mają takie coś w sobie, że jakby są albo zbyt absorbujące, żeby o nich za dużo myśleć, albo się też kończą jakoś po pewnym czasie. Natomiast najgorsze rzeczy są takie, że kiedy człowiek sobie uświadomi, że coś się skończyło i wie, to się już nigdy więcej nie naprawi. Kochani, to jest takie miejsce dzisiaj dla wszystkich tych spośród Was, oczywiście dla mnie też, żeby pomyśleć o rzeczach, które bezpowrotnie straciliśmy, o związkach, które się bezpowrotnie rozwaliły, może o małżeństwach, które się skończyły, o miłościach, o rzeczach, o marzeniach, o planach, takich, które mamy takie przekonanie, najprawdopodobniej to już jest koniec, to wszystko się skończyło, to wszystko już absolutnie poszło w niepamięć, i to się już nic nie zmieni. Po co chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli? Kochani, nie po to, żeby się katować, tylko że my wiemy, gdzie Pan Jezus z tej dziury wyszedł. Kochani, zmartwychwstał. Jak się okazało, to nie był koniec. Zobaczył swoją mamę, zobaczył swoich uczniów, zobaczył Jerozolimę, powstał do życia, Jego Kościół nie umarł, Jego Kościół się rozwinął i jest na całym świecie. On jest i żyje i nic się nie skończyło. Tamten koniec okazał się tylko i wyłącznie pułapką szatana. Okazał się tylko i wyłącznie jego fałszem, który próbował prawdopodobnie Panu Jezusowi w tej dziurze wcisnąć. Przepraszam, jakoś strasznie mi się chce płakać, bo myślę, że w różnych końcach z mojego życia to nie jest koniec. On zmartwychwstał, a to znaczy, że my też. Chyba już muszę skończyć. Kochani, tyle z tego miejsca. Wracamy do Bazyliki, bo tam chciałbym Wam jeszcze trochę o tym cierpieniu, o tym końcu opowiedzieć. Wracajmy. Drodzy, tamta noc, tamto wydarzenie, tamten stan Pana Jezusa, to jest, przyznam szczerze, coś, co zawsze bardzo mnie porusza, ale też napawa mnie ogromną nadzieją, w takim sensie daje mi pewną odpowiedź.
Kochani, bardzo wielu z nas, ludzi od początku świata i tak będzie pewnie do końca świata, zadają takie pytanie, skąd zło? Proszą Boga, proszą Kościół, proszą ludzi, którzy szukają jakoś tam też kontaktu z Panem Bogiem, o odpowiedź na to pytanie. Dlaczego się dzieje zło? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza zło? Standardowym komentarzem pod prawie wszystkimi filmami, gdzie opowiadam o Bożej miłości, gdzie opowiadam o tym, że Bóg jest cudowny, wielki i wspaniały, zawsze jest to, dlaczego Bóg pozwala, żeby cierpiały dzieci, żeby były choroby, żeby było zło itd., itd. I moi drodzy, to nie jest unik, ale chciałbym z ogromną powagą i z całą stanowczością powiedzieć, nie znamy odpowiedzi na to pytanie. I oczywiście próbujemy się w to wmyśleć, próbujemy się w to wgryzać, ale nie znamy odpowiedzi na to pytanie i nie będziemy jej znać prawdopodobnie dotąd, dopóki ten świat będzie istniał. Mało tego, Pan Jezus nie przyniósł tej odpowiedzi. Można by się spodziewać, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie zbawić świat, to odpowie na te pytania. To odpowie na pytania o zło, odpowie na pytania o cierpienie, odpowie na pytania, dlaczego to się dzieje, skąd to się wzięło i czemu Bóg tak, a nie inaczej względem tego cierpienia się zachowuje. Pan Jezus nie odpowiedział na to pytanie. Pan Jezus nie przyniósł jakiejś jednoznacznej, jasnej, dla wszystkich takiej do zrozumienia odpowiedzi. Nie. Jezus nie odpowiedział, zrobił tylko jedno. Jezus sam przeszedł przez cierpienie. Sam przeszedł przez wszystkie możliwe jakby stadia cierpienia, opuszczenia, osamotnienia, bólu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, każdego możliwego, bólu relacji międzyludzkich, bólu własnego cierpienia, przeszedł przez nie. I to jest jego jedyna odpowiedź. Pokazał nie skąd to się bierze, nie dlaczego tak jest, nie jaki jest tego sens, tylko przede wszystkim pokazał, jak przez to przejść. I kochani, to jest jedyne, co mamy jako chrześcijanie. Patrzeć nieustannie na Jezusa i uczyć się od Niego. A czego się od Niego tam uczymy? Tak naprawdę jednego. On przez to wszystko przeszedł, kochając. Nie zatracił się w gniewie, nie zatracił się w cierpieniu, nie zatracił się w beznadziei, nie zatracił się w jakimś zanurzeniu się w totalną rozpacz. Nie. Kochał. W każdym momencie kochał. Tych, którzy z Nim byli, tych, którzy Go opuścili, tych, którzy Go zdradzili, tych, którzy Go zabili. Wszystkich po prostu kochał. Kochał, kochał i kochał. I to jest jedyne, co tak naprawdę mamy. Jedyne, co nam Pan Jezus zostawił w kwestii tego pytania. Kiedy patrzysz na cierpienie swoje bądź innych, szczególnie kiedy się w nim znajdujesz, to Jezus ma tylko jedyną odpowiedź. Kochaj. To Cię ocali. No dobrze, moi drodzy, niech wystarczy. Mam nadzieję, że jakkolwiek sensowny był ten odcinek i cokolwiek z niego wyciągniecie. A ja po prostu tutaj zostaję i będę się modlił dalej, no bo co to innego robić w takim miejscu, w tych niezwykłych miejscach. Wiem, nie bójcie się, o wszystkim tym Wam jeszcze opowiem. Przyjdzie czas, kiedy w tej bazylice, w tych wszystkich miejscach usiądziemy, myślę, w dosyć niezwykły sposób. Ale to za parę odcinków. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, błogosławię z całego serca, ściskam i do zobaczenia znowu. Z Bogiem. Pa!